Witam. Walka jest esencją w zasadzie każdej gry wojennej. Nie inaczej wygląda to w systemie bitwy II wojny światowej. Do walki dochodzi standardowo w fazie walki, poza takimi sytuacjami jak walka w marszu, samodzielne ataki jednostek rozpoznawczych, kontrataki oraz walka ogniowa, które zostały lub zostaną omówione w osobnych materiałach. Natomiast zdecydowana większość starć ma miejsce w fazie walki. W trakcie tej fazy gracz, do którego należy Tatura, jest graczem atakującym, zaś drugi gracz standardowo obrońcą. Gracz atakujący wybiera, które jego oddziały zaatakują, które oddziały obrońcy, przy czym każdy oddział atakującego, który znajduje się w strefach kontroli jednostek przeciwnika, musi wykonać atak. Poza sytuacjami, w których taka jednostka jest umocniona. Jednostki umocnione nie mają obowiązku ataku, wszystkie pozostałe natomiast mają taki obowiązek. Elementem charakterystycznym dla większości gier wojennych, tak samo jak i tutaj, jest to, że o ile jedna ze stron może znajdować się na kilku heksach, tak druga musi znajdować się na jednym. Nie jest możliwa sytuacja, w której jedna ze stron atakuje w jednym ataku kilka heksów, żetonami również z kilku heksów. Ale jak najbardziej możliwa jest sytuacja, w której na przykład oddział znajdujący się na jednym heksie atakuje oddziały znajdujące się na dwóch heksach lub na odwrót. W przypadku oddziałów umocnionych oraz stosów, również znajdujących się w umocnieniach, możliwa jest sytuacja, w której jeden oddział z takiego stosu nie wykona ataku, a w związku z czym pozostałe jednostki ze stosu mogą wykonać atak tylko przeciwko jednej z kilku jednostek przeciwnika znajdujących się na sąsiednich polach. Do tej pory w przykładach wykorzystywałem grę Warszawa 1944. Może teraz tak trochę w ramach urozmaicenia. Mamy tutaj sytuację z gry Sycylia, dołączonej do 33 numeru magazynu Taktyka i Strategia. Sytuację mamy na początku amerykańskiej fazy walki. Kto i jak może i musi atakować? Pierwszy batalion Rangers jest w umocnieniach, w związku z czym nie musi atakować włoskiego batalionu piechoty. Dalej. Amerykański drugi batalion ze 157 pułku piechoty z 45 dywizji piechoty musi zaatakować. Może zaatakować włoską grupę pancerną, włoski pułk piechoty, albo oba naraz. Któryś musi zaatakować w każdym razie. Następnie stos złożony z dwóch batalionów 18 pułku piechoty amerykańskiej 1 dywizji piechoty. Ma w swojej strefie kontroli dwa włoskie pułki piechoty. Musi zaatakować któryś z nich, albo oba. Gdyby przyjąć tą sytuację jako całość, możemy przyjąć, że batalion z 45 Dywizji Piechoty zaatakowałby włoskie czołgi, natomiast wtedy oba bataliony z 18 pułku musiałyby zaatakować oba pułki włoskiej piechoty. Następnie ostatnia sytuacja. Batalion saperów oraz batalion 26 pułku piechoty amerykańskiej z 1 dywizji piechoty stoją w umocnieniach naprzeciwko dwóch niemieckich batalionów. Znajdują się w umocnieniach, więc nie muszą atakować. Mogą też zdecydować się na sytuację taką, w której jeden z tych oddziałów nie zaatakuje, a drugi będzie mógł zaatakować tylko jedną z jednostek niemieckich bez konieczności atakowania drugiej z nich. Po określeniu tego, kto musi, a kto może atakować, kiedy to już mamy ustalone, przechodzimy do określenia stosunku sił walczących stron. Spójrzmy na przykład tego, co mamy na tej ilustracji. Stroną atakującą tym razem jest oś. Włoska grupa bojowa H, złożona z czołgów, atakuje amerykański batalion piechoty.
Włosi posiadają 3 punkty siły, Amerykanie 5 punktów siły. Co daje stosunek sił 1 do 2 na korzyść Amerykanów? Jednak, zauważmy, Włosi posiadają czarną gwiazdkę, która w przypadku ataku na nieumocnioną piechotę daje im bonus plus 1 do ustalenia wyniku. A zatem przesuwamy tabelkę o 1 na korzyść atakującego i zamiast 1 do 2 uzyskujemy rezultat 1 do 1. Następnie dwa włoskie bataliony piechoty atakują amerykański batalion piechoty. Każdy z włoskich batalionów posiada 2 punkty siły, Amerykanie zaś 5 punktów siły. A zatem można się w tym przypadku niezależnie nawet czy atak przeprowadza by jedna jednostka włoska czy dwie, układ i tak byłby niekorzystny dla Włochów. Niemniej Włosi muszą atakować i w tym układzie stosunek sił będzie wynosił 1 do 2. Wreszcie, trzecia sytuacja. Mamy tutaj niemiecki batalion pancerny i włoski batalion pancerny naprzeciwko amerykańskiego batalionu piechoty. Jednostki państw osi w tym przypadku nie mogą wykonać wspólnego ataku, ponieważ mamy tutaj dwie jednostki przynależne do różnych korpusów. Zaś wspólny atak mogą wykonywać tylko jednostki należące do tego samego korpusu. W tym przypadku gracz musi zdecydować się, która z jednostek zaatakuje. No, logicznym wyborem jest, żeby zrobił to batalion niemiecki, który jest nie tylko silniejszy, ale posiada także dwie gwiazdki. W tym przypadku, jeżeli Niemcy zaatakują, stosunek sił wynosił będzie 1 do 1, 6 przeciwko 5, a następnie po przesunięciu kolumny za dwie gwiazdki, rezultat uzyskamy w tabeli 3 do 1. Rozstrzygnięcie walki przebiega następująco. Po tym, jak już wiemy, jaki jest stosunek sił, szukamy takiego rezultatu w tabeli rezultaty walki i wykonujemy rzut dwiema kośćmi. Wynik określa nam, co się stało z przeciwnikami. Rezultat B z liczbą określa, o ile zmuszony jest pól wycofać się broniący. Rezultat A z liczbą określa, o ile zmuszony jest wycofać się atakujący. Jeżeli mamy dwie kreski, oznacza to, że żadna ze stron nie została zmuszona do odwrotu, obie pozostały na swoich pozycjach. Po uzyskaniu wyniku walki sprawdzamy, jakie straty poniosły obie strony biorące w niej udział. Najpierw zawsze sprawdzamy straty, jakie poniósł obrońca. Spójrzmy więc na sytuację tutaj po lewej. Włoski batalion pancerny atakował z siłą 3. Zatem straty obrońcy szukalibyśmy w wierszu tabeli straty po walce od 1 do 5. Jednakże wprowadzamy modyfikatory. Włoski batalion pancerny posiada jedną gwiazdkę, czyli modyfikator plus 1. A zatem w wyniku szukalibyśmy w wierszu nie 1-5, ale w wierszu 6-10. Następnie sprawdzamy straty atakującego. W tym przypadku siła obrońcy wynosiła 5, zatem korzystalibyśmy z wiersza od 1 do 5. Modyfikator za gwiazdkę atakującego kazałby nam sprowadzić wiersz o 1 na niekorzyść obrońcy. Jednak 1-5 jest najniższym, jaki może być, w związku z czym w tym przypadku modyfikator nie działa. Gdybyśmy natomiast szukali wyniku wierszu 6-10, to fakt, że Włosi atakowali nas z jedną gwiazdką, zmusiłby nas do cofnięcia się do wiersza 1-5. Po określeniu wiersza wykonujemy rzut dwiema kośćmi. Wynik określa, ile punktów siły poniosła dana strona. Po ustaleniu strat musimy wykonać odwrót. O ile tabela walki przyniosła nam rezultat A1, B1, B1, A2, B2 i tak dalej, aż do bodajże 4 czy 5. W
Po otrzymaniu takiego rezultatu jednostka musi się wycofać o wskazaną w wyniku liczbę heksów. Zaznaczyć trzeba, że odwrót musi być wykonany tak, aby jednostka możliwie najbardziej oddaliła się od tej jednostki przeciwnika, która do tego odwrotu doprowadziła. Oddział wycofujący się nie może na przykład wykonywać ruchu tak, aby pozostać w tej samej odległości od atakującej go jednostki przeciwnika. Musi się wycofywać maksymalnie jak najdalej od niej. Odwrotu nie można wykonać przez teren niedostępny dla danej jednostki lub przez strefy kontroli jednostek przeciwnika. Za każde takie pole, kiedy nie możemy wykonać odwrotu, jednostka traci jeden punkt siły. Odwrót można wykonać przez strefę kontroli przeciwnika, jeżeli wchodząc na takie pole, wchodzimy jednocześnie na własną jednostkę. Ona pozwala nam częściowo zniwelować wpływ tejże strefy kontroli, aczkolwiek wtedy też wycofująca się jednostka traci jeden punkt siły. Przyjrzyjmy się konkretnej sytuacji, do jakiej doszło po rozstrzygnięciu walk. Amerykański 2. Batalion ze 157. Pułku Piechoty z 45. Dywizji Piechoty otrzymał rezultat B2. Musi zatem cofnąć się o 2 heksy. Niebieskimi krzyżykami zaznaczyłem pola, na które nie może się wycofać, ponieważ znajdują się one w strefach kontroli przeciwnika lub znajdują się one w terenie dla danego batalionu niedostępnym, tak jak w tym przypadku morze. W związku z czym może się logicznym jest, że nasz batalion wycofa się na pole 2113, a następnie 2213. Mógłby się też cofnąć na pole 2114. Jednak wtedy straciłby jeden punkt siły, ponieważ nie byłby w stanie poruszyć się, wykonać odwrotu na kolejne pole. Wszystkie one bowiem znajdowałyby się w strefach kontroli jednostek przeciwnika lub w terenie dla tego batalionu niedostępnym. Następnie, 3. Batalion 18. Pułku Piechoty z 1. Dywizji Piechoty otrzymał rezultat B1. Może on wycofać się tylko na jedno pole, zaznaczone tutaj strzałką. Wszystkie pozostałe pola zaznaczone krzyżykami są dla tego oddziału niedostępne. Wreszcie, 3. Batalion 26. Pułku Piechoty z 1. Dywizji Piechoty. Otrzymał on rezultat B2. Jego sytuacja jest niewesoła. Teoretycznie ma za sobą te 2 pola odwrotu, zaznaczone tutaj strzałkami. Na każde z nich może się cofnąć, jednak nie będzie mógł cofać się dalej. Zauważmy, że wszędzie dalej mamy morze, czyli teren dla oddziału piechoty niedostępny. Zaś wchodząc na pole z plażą, nie oddaliłby się od jednostki przeciwnika, w związku z czym nie może tutaj wejść. Krótko mówiąc, ten batalion wejdzie na jedno z tych 2 pól zaznaczonych strzałkami, a następnie poniesie jeden punkt strat. Po wykonaniu przez jednostkę wycofującą się odwrotu, atakujący może przeprowadzić pościg. Pościg polega na tym, że jednostka, która zmusiła przeciwnika do odwrotu, może wejść na pole, z którego wycofała się jednostka przeciwnika, a następnie podążać dalej za nią, lub zejść ze ścieżki odwrotu i zatrzymać się na pierwszym polu poza tą ścieżką. Wykonując pościg można, co trzeba zaznaczyć, co jest ważne, ignorować strefy kontroli jednostek przeciwnika. Nie można natomiast wchodzić na teren normalnie niedostępny dla danych jednostek. Prześledźmy to teraz na konkretnych przykładach. Włoska grupa bojowa H zmusiła amerykański batalion do wycofania się o 2 pola. W związku z czym Włosi muszą wejść, jeżeli chcą wykonać pościg, bo pamiętajmy, pościg nie jest obowiązkowy. Mogą wejść na pole 2014 i teraz staje przed nimi wybór. Mogą wejść na pole 2113, czyli podążać dalej za Amerykanami, lub też wejść na pole 2013 lub 2114. Oczywiście dalej by się nie mogli poruszać w przypadku tych 2 pól, nawet gdyby
Przeciwnik wycofał się o 3 pola, ponieważ zejście ze ścieżki wycofania się przeciwnika automatycznie kończy pościg. Następnie dwa włoskie bataliony piechoty mogą wejść na pole 2, 4, 1, 5. Przeciwnik wycofał się o 1 pole, zatem oni również mogą wykonać pościg tylko o 1. Niemiecki batalion pancerny, który zmusił Amerykanów do odwrotu, może wejść na pole, które opuścili Amerykanie. Jako że Amerykanie wycofali się tylko o 1 pole, teoretycznie musieli się wycofać więcej, ale teren im to uniemożliwił. Niemcy również mogą wykonać pościg tylko i wyłącznie o 1 pole i tutaj go zakończyć. Ostatnia już sprawa to kwestia odwrotu wykonywanego przez małą rzekę i strat z nim związanych. Dochodzi do tego w dwóch przypadkach. Pierwszym jest sytuacja, w której mamy do czynienia z oddziałem niezmotoryzowanym, ani nie pancernym. Jeżeli taki oddział był atakowany przez oddział przeciwnika posiadający modyfikator w postaci czarnych gwiazdek i został zmuszony do przekroczenia rzeki, wykonując odwrót z terenu czystego, wówczas za przekroczenie takiej rzeki nasz oddział traci jeden punkt sił. Jeżeli wykonując taki odwrót przekraczał tę rzekę z pola takiego jak miasto, las, wzgórza, góry itd., bagna, to takiej straty nie ponosi. Jeżeli oddział wycofujący się był stosem o wielkości powyżej 15 punktów siły, wówczas traci nie jeden, a dwa punkty siły. Drugą sytuacją, w której oddział wycofujący się przez rzekę ponosi straty, jest sytuacja, w której jest to oddział zmotoryzowany lub pancerny. Taki oddział ponosi zawsze straty, niezależnie od tego, kto go atakował. Straty te związane są z wielkością tego oddziału. Jeżeli posiadał on od 1 do 10 punktów siły, traci 1 punkt siły, od 11 do 21 2 punkty siły i 22 i więcej 3 punkty siły. Spójrzmy teraz na planszę. Załóżmy, że w każdym z trzech niemieckich ataków oddział amerykański zostały zmuszone do odwrotu, co zmusza je do przekroczenia rzeki. W pierwszym przypadku, u góry, amerykański 753 Batalion Pancerny musi przekroczyć rzekę, co oznacza, że straci jeden punkt siły, ponieważ jest to jednostka pancerna lub zmotoryzowana. Amerykański 120 Batalion Saperów z 45. Dywizji Piechoty, jeżeli przekroczy rzekę, to nie poniesie strat, ponieważ znajduje się na terenie górzystym. Wreszcie, 1. Batalion z 16. Pułku Piechoty, zmuszony do odwrotu i przekroczenia rzeki, poniesie straty, ponieważ przekroczył ją z terenu czystego i był atakowany przez włoski batalion pancerny posiadający czarną gwiazdkę. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawowe zasady walki w systemie bitwy II wojny światowej. Dziękuję.